Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale i wracamy po 2 miesiącach przerwy do symulatora ciężarówek, najlepszego symulatora ciężarówek na konsoli, który jest. Po 2 miesiącach przerwy do symulatora ciężarówek jazdy w błocie, w śniegu, w ciężkich, ekstremalnych warunkach transportu ładunków, odkrywania mapy, modyfikacji, czyli mianowicie SnowRunner. I na wczorajszym live'ie dotarliśmy na nowej mapie. Jest to mapa na razie z ostatniego sezonu, który wyszedł, sezonu numer 6. Main, nizina w USA, czyli region Main, mapa nazywa się Nizina w USA. I wczoraj na live pojechaliśmy po nową ciężarówkę, która jest właśnie dopiero dostępna w fazie 6, bo mamy 3 mapy z podstawki, czyli Michigan, Alaska i Timer. I w pierwszym roku wyszły 4 sezony. Pierwszy sezon to jest oczywiście Półwysep Kolski z hardkorową mapą Yukon, na którym obecnie się zatrzymaliśmy. To jest sezon drugi. W sezonie trzecim mamy Wisconsin. W czwartym sezonie ponoć jest hardkorowa kolejna mapa Amur. I w drugim roku mamy piąty sezon Dawn. I szósty właśnie sezon Main. I dwie mapki. Pierwszą z nich jest Nizina. I w sezonie szóstym mamy 3 nowe ciężarówki zmodyfikowaną wersją ANK. Nową ciężarówkę do transportu kłód, którą właśnie będziemy robić, czyli Armatsu Forester. I trzecia nowa ciężarówka. Będzie to młodszy brat, bliźniak starej ciężarówki, ale to będzie złożony proces, bo trzeba będzie na to wykonać kilka kontraktów, żeby tą ciężarówkę zdobyć, ale to już będzie mam nadzieję, że już to będzie na live. Niestety coś się dzieje, że strasznie wywala streama, także postanowiłem nagrać odcinek. I nowa ciężarówka, czyli Armatsu Forester, znajduje się za bagnem w podmokłym lesie Armatsu Forester, także serdecznie zapraszam. I na wczorajszym właśnie live'ie dotarliśmy do niej. Nie odkrywałem mapy, ale de facto i tak trzeba będzie chyba odkryć mapę, bo tu trzeba będzie wykonać kilka kontraktów, żeby zrobić właśnie trzecią nową ciężarówkę z sezonu szóstego. Main USA, faza szósta, czyli sezon szósty i mapka nazywa się Nizina. Tu mamy dwie mapy w Main. I tu na pierwszym planie chyba mamy tutaj platformą czy mostem. Prawdopodobnie jest to zmodyfikowana wersja ANK, nowa wersja ANK. Czyli będzie to też młodszy brat bliźniak starej ciężarówki ANK, która jest dostępna w grze. Main USA, Nizina i to będzie, jeśli się nie mylę, Ameryka Północna, tak, Ameryka Północna. I tutaj bezpośrednio z garażu, tutaj mamy rozwalony most, także nie da rady przejechać. Oczywiście można jechać to naokoło, ale
Tu jest prostsza wersja na skróty. Także i tu mamy zniszczony garaż, tylko jest miejsca na jedną ciężarówkę. Nie można ani naprawiać, ani tankować. I tylko jedna ciężarówka może być w garażu. Także tutaj będzie oczywiście garaż do totalnego remontu. Tu odkryte przyczepy, które jechałem. Czyli wyjeżdżamy z garażu. Omijamy garaż z prawej strony, wyjeżdżamy z garażu, to mamy właśnie rozwalony most, ale można, mając dobrą ciężarówkę, zjechać, podjechać pod górę na drogę. Następnie mamy tutaj kompleks jakiejś fabryki, która też jest zniszczona, prawdopodobnie będzie też do odbudowy. Także dojeżdżamy do fabryki, skręcamy w lewo. W lewo mijamy z prawej strony, zjeżdżamy na dół asfaltem, następnie skręcamy w prawo. Prawo jedziemy sobie, tu jest asfalt. Tutaj mamy bodajże stację paliw, która jest nieaktywna. Za stację paliw skręcamy w prawo. Tutaj mamy osuwisko, przez które nie można przejechać. Tu będzie na pewno zadanie, żeby to osuwisko oczyścić. I tutaj pod górką, przed tym osuwiskiem, za ostatnim słupem energetycznym, latarnią skręcamy w lewo. Przez lasek trzeba kawałek przejechać, omijając to całe osuwisko z prawej strony. Przez lasek i następnie tutaj w prawo, jak już wjedziemy na drogę, skręcamy w lewo. I tak naprawdę to już jesteśmy w domu, bo tu już jest najłatwiejsza część. Dojeżdżamy drogą, tutaj mamy jakiś też kompleks po lewej stronie, jeszcze go nawet nie odkryłem. I tu będzie taka dróżka za latarnią, która jest błoto zmieszane ze śniegiem. Skręcamy w prawo i cały czas tą dróżką jedziemy prosto. Tutaj dojeżdżamy, tu jest bagno. Skręcamy wcześniej kawałek w prawo, tylko trzeba uważać, bo to jest bardzo grząskie bagno. Musi być bardzo dobra ciężarówka, żeby wjechać, inaczej można utknąć. Ewentualnie próbować słabszym tulaskiem przejechać. I tutaj mamy, stoi właśnie nowa ciężarówka do transportu kłód z sezonu 6 z lokalizacji Maine w USA. Na mapie Nizina mamy właśnie nową ciężarówkę, jedną z trzech nowych ciężarówek. I to będzie ciężarówka do transportu kłód Armatsu Forester. I tak jak pokazywałem, tutaj właśnie jest bagno, bardzo grząski teren. Tutaj przyjechałem Tatarinem, który już się do połowy kołami tutaj zakopał, bo stoi od wczoraj. Także trzeba bardzo uważać, tu mamy właśnie zadanie i nowa ciężarówka, która stoi przed nami, właśnie Armatsu Forester. Wchodzimy sobie w zadanko, które tutaj jest do wzięcia przy samej tej ciężarówce, opuszczony gigant. Ja to zadanie wczoraj wziąłem na live'ie. Opuszczony gigant, ktoś po bliskim bagnie zostawił prawdziwego potwora do holowania kłód. Napraw go, a będzie twój. Gotówka niewielka, doświadczenie również, ale doświadczenie i tak już się nam nie liczy od długiego czasu, bo mamy poziom maksymalny. Śmieszne pieniądze oczywiście, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ciężarówka nowa Armatsu Forester. Dobra, aktywacja zadania. Paliwa potrzeba nam. Paliwo to nie będzie problem. 300, chyba 13 litrów, ale bardziej części naprawcze, których potrzeba nam aż 600, chyba 51. Także tu na pewno tyle nie mamy. Także sobie naprawimy tyle, ile możemy tutaj z naszego Tatarina. Mamy 200 punktów naprawy. No dobrze. To naprawimy co? Zawieszenie chyba nie wszystko pójdzie. Zostało jeszcze 15. A czy skrzyni biegów naprawiliśmy? Dobra, zawieszenie, pyk. I to wszystko, co na razie możemy zrobić. Jeszcze możemy tutaj go dotankować. Z bagażnika mamy paliwko i tankujemy Armatsu Forestera. Pyk.
i pozostałe najmniejsze naprawić. I nam brakuje ile punktów naprawy? 400... Chyba 41, coś koło tego. Jak dobrze liczę. Także musimy przyjechać tu tą ciężarówkę, czyli musimy się wrócić z powrotem, gdzie mam wszystkie ciężarówki, czyli na Yukon. Na Yukon. Mamy trasę tu odkrytą i tutaj musimy przyjechać. Weźmiemy sobie na pakę modyfikację serwisową. Chyba, że... O, zaraz. Weźmiemy sobie może coś tutaj z... Da radę Tajka? Może da radę, weźmiemy sobie coś z magazynu. Dostosuj rama dodatki. No, zobaczymy, czy tutaj można HDS-a jeszcze dołożyć. Aha, okej. Dobra. 800 punktów naprawy? To w zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy. Zachowaj mapa i przenosimy się na main. Do rozwalonego garażu nie możemy tutaj ani pojazdu naprawić, ani pojazdu zatankować. Jest tylko jedno miejsce garażowe. Garaż jest w totalnie zniszczony, w totalnej ruinie, także tutaj jednym z głównych celów na tej mapie będzie odbudowa garażu. Dokładnie to wczoraj czytałem. Magazyn ciężarówek. Także nawet ani nie możemy żadnej modyfikacji zmienić, ani nic, nawet sklep jest nawet nieaktywny, tylko sam magazyn i jedno miejsce dostępne, garaż jest totalnie zniszczony. Także stara dobra ciężarówka, oczywiście z Tameru, z mapy Zalane Tereny, Taiga 6436, którą sobie wybrałem. Zaznaczymy sobie od razu trasę. Tu już mam trasę odkrytą, także a będę wiedział jak jechać, tylko sobie w sumie będę wiedział jak jechać. przyjechałem trasę, to trasę już można powiedzieć znamy. Światła. No tylko, aby tam po to górę się nie przewróciła, to będzie już dalej dobrze. Nowe przyczepki, które wczoraj odkryte, mała przyczepka na ładunki. Burtowa przyczepa cysterna. Taiga oczywiście jest ulepszona na maksa. Dobrze skręciłem? Ale zobaczymy. Ale chyba tak. Las garażowy, chociaż jest, no, w miarę. Dobra, mamy rozwalony most. To przy okazji zobaczycie drogę, kto nie widział, do nowej ciężarówki. Ciężarówka jest za darmo, także... Moim zdaniem jak najbardziej warto, a tak byśmy musieli czekać do samego końca, jak idę po kolei mapami. Także mam rozwalony most i tutaj oczywiście droga na skróty, którą pokazuję również. Dobra. To będzie ten najcięższy podjazd. Zobaczymy czy... Bo tu... Daj na niski bieg, bo tu trzeba teraz uważać, żeby nam... To nie jest Tatarin. Tego oczywiście też łatwo się nie wywraca, ale...
trzeba uważać. Na niskim biegu sobie. Dobra, myślę, że damy radę. Także wieziemy części do naprawy armatu Foresterera. Wjeżdżamy do kompleksu. Tutaj skręcamy w lewo. O, widzę, leżą metalowe belki. To na pewno będzie ta lokalizacja również do remontu. Skręcamy w prawo. Tak, jechałem wczoraj i już drogę znam na pamięć. Zajebiście. Dół asfaltem, do skrzyżowania. Mapka jest przyjemna. Z tego co kawałek przejechałem, także wczoraj mapka jest naprawdę przyjemna. Nie to co hardkorowy półwysep Koloski czy Amur. Z tego co również słyszałem. Ale do Amora jeszcze mamy daleko. Także skręciliśmy w prawo. Także to co wam pokazywałem na mapie. Teraz to zobaczycie jak to wygląda jadąc śnieżowcą w terenie. Droga asfaltowa, kręta. Tutaj mamy stację paliw. CPN jest nieaktywny. Po raz pierwszy się z tym wczoraj spotkałem. Nieaktywny CPN. Także sobie jedziemy. Za CPN-em skręcamy w prawo. Tu będzie zablokowane osuwisko, tak jest. Za osuwiskiem od tamtej strony właśnie jest zadanie, żeby ten przejazd odblokować i tu będzie przejazd właśnie przez ten las, czyli tu za słupem, tym co mówiłem, energetycznym skręcamy w lewo i tutaj jest najcięższy odcinek nam do przejechania. Aha. Kamienie, no tak. Zaraz się chyba wyciągarki trzeba będzie użyć. Nie, ciężko tutaj latajki, kurczę, wjechać. W ogóle. No dobra. Nie jest to prosta sprawa, ale tu mamy najkrótszą drogę. Zaraz wyciągarkę chyba użyję, żeby tu wjechać. Coś się zblokuje, tylko nie wiem co jeszcze. Dobra. Jeszcze ciężki kawałek do przejechania mamy. Osobisko, mijamy z prawej strony, tak jak mówiłem. Wow. Ciężko tutaj będzie się wbić, widzę. Od tej strony może spróbujemy tutaj. Tylko ciekawe, czy... Mamy drogę, ale nie, tamtędy nie przejedziemy de facto, nie przejedziemy tamtędy. Nie przejedziemy tamtędy.
Tatarinę może, ale nie ciężarówką normalną. Dobra. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Nie ma jak tutaj się, kurde, zmieścić. Ła. Dobra, wyciągarka może jakoś w ten sposób damy radę. Uszkodzony silnik, ale to nic. Dobra. Gdzie jest ta droga? Tutaj. Dobra, najgorsze za nami, tu zjeżdżając skręcamy w lewo, poprawiamy to osuwisko. Skalne, tu mamy zadanie na to osuwisko, żeby zrobić to boczne. Skręcamy w lewo i tutaj jest ta dróżka, co wam mówiłem, było to ze śniegiem, także skręcamy tutaj, jeszcze jesteśmy prawie na miejscu. Zaraz tam tego się wywali. Dobra, pomału. Niski bieg. Tu już pomału sobie przejedziemy. Oczywiście błotne opony. Cały czas włączone mamy AWD, blokadę dyferencjału, to jest niesamowity plus. Tutaj głęboki śnieg mamy. Dobra, mamy przed nami bagno. No, tutaj to może mieć problem. To Darin ledwo przejechał. Dobrze, my sobie skręcimy, przez to lasek przejedziemy. Tak, my sobie nie będziemy przez to bagno jechać. Przejedziemy sobie przez ten lasek. Bo tego może nie przejechać. Chociaż w sumie drzewa są, także, ale... Jesteśmy na miejscu. Dobra, naprawiamy armasów Forresterera, który mamy dodatek 1800 punktów naprawy. I tak, zawieszenie, silnik, zbiornik paliwa i mamy nowy pojazd. Opuszczony gigant. Zadanie poboczne wykonane, dobra robota, szerokie drogi. 220 punktów doświadczenia, 1580 gotówki i oczywiście główna nagroda w postaci nowej ciężarówki do transportu kłód Armatsu Forester. Dziękuję ślicznie. Czy nam to się poszło na pewno 1% mamy chociaż do... A mamy, za wykonanie tego zadanka, mamy. No main. De facto mogę się przenieść do nowej ciężarówki już? Chyba tak. Mogę. I Armas of Forest. Mogę także... mogę już sobie odholować.
Oczywiście nie naprawiona, tak? Nie zatankowana, oczywiście, że tak. Dobra. Także zrobimy sobie zachowaj mapa. Zabierzemy teraz Tatarina. Zachowaj. Przenosimy się do Armats of Forester. Wow. Jest ciekawe. Powinniśmy go odpalić. Już się nam tutaj grzęźnie tutaj w tym bagnie, jak widać. A to zobaczymy sobie potem, jak będziemy w garażu. Dam radę w ogóle stąd wyjechać? Jak ci... To panie! Ło! To on tak się zgina przegubowo. No dobrze, mamy tu jak widać też chwytak do kłód. Mamy już od razu miejsce na kłody. AWD mamy cały czas włączone, a dyferencjo przełączamy, czyli na niskim biegu. Skrzynia podstawowa czterobiegowa. Zbiornik mamy 340 litrów paliwa. No na i na luzie nam pali na pierwszym biegu 2,4 litra na minutę. Dobra, spróbujemy cofnąć. Zobaczymy, jak on sobie poradzi od razu w ekstremalnych warunkach, czy da radę w ogóle. Jak u niego problem jest klętu bagno nam. O! Pewnie i wyjedzie, pewnie zaraz sobie włączymy blokadę dyferencjału. Ciekawe, jak im czekać, zobaczymy, tylko wyjedziemy stąd, jak on sobie radzi w takich warunkach. Cyk. Włączamy blokadę. No i powinien sobie poradzić, tak myślę. Ciekawe, jaki ma opona, obstawiam bubotne. No i elegancko. Elegancko, no, ładnie, płynnie jedzie. Dobra. Na automacie pewnie z tego bagna nie wyjedziemy. Oho. To Tatarin tutaj miał delikatny problem wczoraj, żeby przejechać. Armats of Forester. Przejedzie? Czy wyciągarka? Idziemy czy nie idziemy? Przesuwamy się pomału do przodu. No to dobra. Jest grząskie bagno. A widać, że jeszcze kurczy. Uuu, jaki on oklepany jest, jaki zniszczony, zobaczcie. No, trzeba go kurczę do garażu czym prędzej odstawić do kapitalnego remontu, nie? No jedzie, jedzie pomału, to dobrze. No dobrze, tu jeszcze kawałek i będziemy... Jeszcze kawałek sobie przejedziemy. Czyli będzie samowystarczalna ciężarówka, od razu będzie można się samemu załadować, tylko trzeba będzie paliwo zaopatrywać. No i sobie w miarę dobrze poradził. Dobrze widziałem? Nie myślałem, że uszkodzone, ale nie. No, to jeszcze jednak nie. Ale całkiem spoko. No, już chyba złapał. A to zresztą też i Taiga.
która jest mocno tutaj też na automacie, na pierwszym biegu tylko jechała, także tu będzie podobnie. Zniszczona kabina. O, to żeśmy, no jak weźmy w ciągniku siedzimy. Pustelek nie ma? Nie ma. W nowoczesnym ciągniku bym powiedział. Od razu lepiej. Dwójeczka, trójeczka, chyba krótkie przełożenie ma na dwóch biegach, tak, nawet dwójka i trójka, wow, ale go nosi. No dobra. Także go przynosimy również do garażu. Całe zniszczone oczywiście. Dajemy teraz tak. Zachowaj. Mamy tutaj trzy ciężarówki. Przenosimy się do siebie. Czyli na Yukon. Na razie na Yukon. No Yukon na razie. Magazyn. A dobrze, ta jest schowana, tylko warto by naprawić od razu. Czyli tak. Tajga. Tatarin i Armatsu Forester. 38 tysięcy. O, to będzie was go sprzedawać. Taką cenę. I zobaczymy, ile faktycznie kosztuje. Będzie w ciężkich. Mhm. 38 tysięcy. Teraz sobie tak. O. Elegancko. Z tego robimy tak samo. Elegancko. I teraz tak. Tu na razie ściągamy tą pakę. Nie będzie to już potrzebna. Dodatek van. Na razie damy cyk zachowaj. Tatarinka też na razie schowamy. Dobra, wyjedziemy nim, żeby go, trzeba go totalnie naprawić, chociaż on jest naprawiony.
Jest naprawiony. 8 kół, silnik naprawiony, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, zawieszenie. O, od razu lepiej, nie? Dobra, od razu lepiej. Zobaczmy, i on palił 2,4, tak? O, od razu lepiej teraz wygląda. Mechanicy się nam ładnie tu sprawili w garażu. Dwa i cztery. O, ekipa już czeka na robotę. Okej. Zobaczymy, co w nim można zrobić. Dostosuj. Na jakieś... Aha, nie ma. To chyba nie będę... Na razie niech ma oryginalne chyba malowanie. Nie będziemy mu nic nawet zmieniać. Nawet nic ciekawego nie ma. Silnik. Mamy B, B plus i A przy większym spalaniu. No to wie, ok. Silnik. Podstawowy sprzedajemy. Skrzynia biegów. Tuningowa jest zablokowana, to jest modyfikacja do znalezienia na Wińsku, zajęć w Ameryce Północnej, ok. Zaraz zobaczymy, jak tutaj z biegami będzie. Pięciobiegowa i to chyba tak bym zostawił. Jak spalanie? 3,2. To skrzynie. Tak, zdecydowanie tak. Tu mamy czterobiegowe, bez dodatkowych niskich biegów. Także skrzynia biegów idzie specjalnie zaawansowana. Zużycie paliwa nam też wzrosło. Zawieszenie fabryczne, czyli nic nie możemy zrobić. Opony 52 cale to są najwyższe. I tylko zobaczcie, ta ciężarówka Armatso Forester ma tylko i wyłącznie opony błotne. I tylko dwa rodzaje opon błotnych i nic więcej nie ma. W tych dzikoch strasznie się poruszała, może przez ten bieżnik. No dobra, zostawmy na razie te. Wyciągarka myślę, że będzie potrzebna jak najbardziej. Dyferencjał jest. Rama dodatki. Zobaczymy, co tutaj ma. Aha. Żuraw do podnoszenia kłód i wydłużenie do średniej wielkości kłód. Wydłużenie ramy do transportu kłód firmy Armatsu. Dodatkowe miejsce na ramie pozwala bezpiecznie przewozić średniej wielkości kłody, a nie tylko te krótkie. O proszę. Ale do długich chyba nie da rady, czyli tak średnie, znaczy krótkie i średnie ma to wychodzi. Średnie i krótkie kłody. Ok. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Dobra, tutaj mamy załatwione obręcze. W
Damy T, malowanie nie zmieniam i w środku figurę chyba na razie nie będę stawiał. Naklejki zewnętrzne. A, tu w środku. Nic nie ma i zobaczcie, że nie ma nic dodatku żadnego na dach w wyglądzie, czyli dobra. Okej. Jak ta przedłużka wygląda? A. A można podpiąć przyczepę? Zaraz zobaczymy. Chyba raczej nie sądzę. Ale ściągniemy przedłużkę jeszcze i zobaczymy. Chyba to raczej przyczep żadnych nie da się podpinać do tej ciężarówki. Jak mi się wydaje. O, da się? Da się. Ale już nie ma przyczepy do płyt, jest tylko serwisowa. Druga serwisówka, przyczepa płaska. Burty. Naczepa, a to nie, no, czyli na długie kłody nie da rady, tylko średnie pewnie i krótkie to ciężarówką. Mhm. O, jest przyczepa na ten. Czyli to jest doczepka do średnich kłód na 100%. Mhm. Dobra, to na razie zostaje. Tak, bo to jest na krótkie, a tamta przedłużka na długie, ok. No i tak się prezentuje. Nowa ciężarówka do transportu kłód. Będą to kłody krótkie i średnie. Ciężarówka nowa z sezonu 6. Z lokalizacji Maine w USA, z mapki Nizina, Armatsu Forester. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam wszystkich serdecznie do zostawienia łapki do góry, miłego komentarzu, subskrypcji kanału, z dzwoneczkiem nowe osoby. Zachęcam, za chwilę jeszcze będzie jedna ciężarówka. Zapraszam serdecznie również do mojego Discorda, link jest w opisie. Z mojej strony to wszystko, życzę wszystkim miłego dnia, dużo zdrowia, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć!